Barek, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was z zaległym, bardzo zaległym filmikiem, a odwlekł on się dlatego, że ja się przeprowadzałam, rzeczy były w kartonach, w workach, potem ogarnianie rzeczy tutaj, rozkładanie się, część jeszcze gdzieś w garażu, część już w domu i powiem Wam, że taki totalnie nieład artystyczny, totalnie, także mam już te rzeczy koło siebie, mogę śmiało nagrać takowy filmik. Nie ukrywam, że chciałam, aby on był gdzieś w plenerze, jakoś inaczej, ale niestety warunki takie, jakie mam, takie mam i niestety muszę przygotować go tak stacjonarnie w domu. Chodzi o to, co mam na sobie. Chodzi o przesyłkę PR-ową, czyli o współpracę z What's Mode. Jest to, słuchajcie, stronka What's Mode. Linki wszelakie do tych rzeczy, które ja zamówiłam i do ogólnie strony What's Mode zostawię Wam w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że Wam się te rzeczy spodobają. Ja już Wam nagrywałam to na Instastory, nagrywałam Wam już też filmik na IGTV, także odsyłam Was na mój Instagram, czyli agusiek35. Serdecznie Was zapraszam, tam możecie zobaczyć, co zamówiłam. Polegało to na tym, że dostałam maila, miałam wybrać sobie, słuchajcie, dwie bodajże rzeczy. Ja nie wiem, dlaczego przyszły trzy. Ja właśnie teraz nie mogę za bardzo teraz skojarzyć, bo to naprawdę to było chyba z 3 miesiące temu, więc nie bardzo pamiętam, jak nie więcej, bo ja chyba miesiąc to czekałam na te rzeczy. Ogólnie to chyba były dwie albo trzy rzeczy. Przyszły trzy. Trzecia mnie totalnie zaskoczyła, bo ja miałam wrażenie, że zamawiając, pisząc im i wysyłając linka do tej rzeczy, że chyba dostałam w odpowiedzi, że tej rzeczy nie ma na stanie. Natomiast ja ją dostałam, także super ekstra, bo to była rzecz, którą bardzo chciałam. Jest to ta rzecz, którą mam właśnie na sobie. Jest to taka bluzka, słuchajcie, bardzo fajna, bardzo wygodna, bardzo elegancka. Może nie do końca będę tutaj się jakby tak w całości pokazywać. Dlaczego? Dlatego, że mam tutaj spodnie od piżamy. Jest ona taka fajna, luźna, tutaj jest właśnie tak fajnie, tutaj to jest szyte, ale bardzo fajnie to wygląda. Ja mam pod spodem stanik, który jest bez ramionczek, bez tyłu, to są po prostu same takie, wiecie, takie nakładki na klej. Tak to wygląda, tak wygląda z boku, tu oczywiście możemy sobie wsadzić w spodnie czy w spódnicę, tak wyglądają plecy. Mam nadzieję, że to tutaj wyraźnie widać. Nie zwracajcie uwagi, tak jak mówię, na spodnie. Ja za chwilkę się przyłodzieję, założę dżinsy i to będzie lepiej znacznie wyglądało. Ale chciałam Wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Ona jest taka, jeżeli chodzi o długość, to jest idealna. Jeżeli chodzi o materiał, słuchajcie, 35% bawełna i 65% poliester. Made in China. Ja mam rozmiar M, także idealna bluzka, ja ją po prostu uwielbiam, Wy też ją zachwalałyście po zdjęciach na Instagramie i po zdjęciach po filmiku właśnie na IGTV, zaraz ten dźwięk, ale to kot w kuwecie, także tak by to wyglądało, to jest moja pierwsza rzecz, która właśnie wydawało mi się, że jak ja ją wybrałam, to dostałam chyba potwierdzając taki mail, w którym była mowa o tym, że tej bluzki na stanie chyba nie ma. Znalazła się, była, jest idealna, uwielbiam ją. Kolejna rzecz, słuchajcie, druga, to jest też bardzo, bardzo szykowna, elegancka, fajna, przewiewna bluzka w przepięknym po prostu kolorze, wzorze. No jest idealna, nie wiem dlaczego, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Minus jest tylko taki, że nie sądziłam, iż będzie tak przeźroczysta, także jak widzicie, to te tutaj, wiecie, ten dekolt, to całe tutaj, wszystko co się dzieje z przodu, to jest zbyt bardzo pokaźne, ale na to można zaradzić, wystarczy nam nakleić takie naklejki, które dostaniecie teraz już nawet w Primarku, takie dwustronne, które nakleja się właśnie do takich bardzo dekoltów powycinanych. Tutaj to jest taki rękawek, taki romantyczny, nie wiem, czemu się tak kojarzy, to jest tak jakby ściągany, tutaj jest wiązadełko, czyli zawiązujemy sobie, dopasujemy jak chcemy, ona też jest takiej długości, na dole ma gumkę i można sobie ją tak dopasować jak kto chce, ale kolorek i materiał jest po prostu cudowny, ja bardzo, bardzo się z nią lubię, już Wam powiem, jaki to jest materiał.
rozmiar M, 65% bawełna i 35% poliester. Także coś fantastycznego, za chwilkę się przyodzieję i Wam pokażę to wraz ze spodniami. A spodnie, jakie zamówiłam i na pewno pamiętacie z filmiku, to są takie jeansy i wszystko byłoby super, gdybym wzięła S-kę. Ja połakomiłam się na rozmiar M, dlatego że ja jednak, mimo iż jestem dość wąska w pasie, to niestety proporcjonalnie jestem szersza w biodrach. No i myślałam, że rozmiar M będzie rozmiarem idealnym, okazało się, że niestety jest na mnie trochę przyduże. Nie jest to aż tak bardzo widoczne, ale jest. Przetarcia i te wszystkie tutaj dziury są idealnie zrobione, uwielbiam ten motyw, spodnie są elastyczne, fajny kolor, jest po prostu... No spodnie są idealne, ja po prostu je ubóstwiam i byłyby to moje ulubione spodnie, gdyby nie to, że właśnie są nieco przyduże. Więc jeżeli byście się zastanawiały, chciały zamawiać z What's Mode lub chciałybyście dokładnie te same spodnie, co mam ja, to mniej więcej wiecie, jak ja wyglądam, jakie są moje rozmiary, to polecam Wam wziąć mniejsze. One są naprawdę elastyczne, także ta M-ka wejdzie w 100% na osobę o rozmiarze L, czyli o rozmiarze 40-42. Nie wiem, jak jest 44, ale myślę, że przy takim naciągnięciu dość porządnym to i chyba 44 by weszła. Naprawdę są dość takie rozciągliwe. Ja za chwilkę wskoczę w te ciuszki i pokażę Wam w zestawieniu jakby te jeansy z tą bluzką i te jeansy z tą drugą bluzką. Także dajcie mi sekundkę. Jeżeli chodzi ogólnie o jakość tych rzeczy, to jest po prostu idealna. Także ja serdecznie Wam polecam stronkę What's Mode, bo naprawdę tam znajdziecie masę bardzo fajnych ciuszków. Także ja teraz zabieram się, słuchajcie, za przebranie i za chwilę do Was wracam. No i jeżeli chodzi o stylizację tą z tą bluzką, wygląda ona następująco. Ja przepraszam, że nie będzie teraz może w całości jakby widać mnie, ale powiedzcie, że to nie jest idealne. Zobaczcie, jeżeli chodzi o spodnie i stan tych spodni, co jest dla mnie bardzo ważne, one nie są totalnie biodrówkami. One mają dość wysoki stan, czego ja osobiście nie lubię i co naprawdę, no myślę, że mi nawet nie pasuje. Ja się źle czuję, jak tutaj mam tyle materiału. Bardzo lubię się w biodrówkach, no ale niestety nic nie poradzę. Po prostu tak są szyte i tyle, ale ten kolor i te przetarcia i to wszystko jest na tyle fajne, że mi to jakoś w nich w miarę nie przeszkadza, że tak powiem. Zameczek zapinamy. Tutaj mam właśnie troszeczkę luzu, przez to właśnie, że one tutaj są dość rozciągliwe i dość wysokie w stanie właśnie. No i na mnie za duże, ale wygląda to wszystko tak, no powiedzcie, że nie jest to idealne połączenie. No czy do słuchajcie, jakiegoś fajnego buta na obcasie, czy do Adidasów, czy do Trumpków, bez chokera wtedy na przykład bardziej na sportowo, naprawdę wygląda to idealnie. Ja teraz pozwólcie, że wezmę sobie krzesełko, dlatego że nie chciałabym wchodzić tam w resztę pokoju, żeby jakby nie zakłócać tutaj naszego tła. Tak wyglądają spodnie. Tutaj mamy właśnie tą dziurę, ona jest w miejscu idealnym, jest na kolanie. Nic mi się tutaj nie przeciera, nic mi się nie rozciąga, ani nic mi się tutaj nie drze, tak jak w poprzednich moich jeansach. Te przetarcia tutaj są również świetnie wykonane. Jeans jest taki bardzo elastyczny, jest dość obcisły, ale nie uciskujący. Więc jest to naprawdę fajne. Nie wiem jak z tyłu, ale przez to, że mogą być na mnie lekko przydurzawe, to tutaj w pupie mogą nie wyglądać dość estetycznie i korzystnie, ale naprawdę uwierzcie mi, że super ekstra są wygodne. Tak wyglądają z boku. Jeżeli chodzi o nogawki, ja sobie tutaj pozwoliłam podwinąć, bo ja nie lubię jeansów takich za krótkich, że tak powiem, więc ja sobie po prostu je wywinęłam tutaj w kostkach. O, tak to wygląda. Jakieś fajne wyjście nawet i na kolację, tak na luzie bym po prostu poszła, nawet z innym chokerem. Także jakieś dodatki w postaci pierścionków, czy jakieś po prostu biżuterii, myślę, że naprawdę spisałyby się rewelacyjnie. Teraz przymierzę drugą bluzkę i za chwilę do Was wracam. No i przychodzę teraz do Was z kolejną bluzeczką. Słuchajcie, sytuacja tutaj jest nieco gorsza. Dlaczego? Ja wybrałam rozmiar M i ona powinna być idealna. Natomiast jak widzicie, tutaj to wszystko jest dość za...
No niestety, ale ja tak bym absolutnie nie wyszła, pomimo iż mam stanik założony i można byłoby jakoś to z daleka naprawdę, że tak powiem, zaakceptować, to ja absolutnie bym tak, no nie odważyła się wyjść. Tutaj niestety jest ona dla mnie przyciasnawa, więc albo na jakiś całkiem stanik, nie wiem, ciężko mi stwierdzić nawet, co by tutaj pasowało, gdyż jest ona bardzo przeźroczysta. Zobaczcie, widać całkowicie ten stanik, w którym ja nawet nie mam tyłu, nie mam ramionczek, więc tutaj jakby nic nie widać. No ale tak, tutaj ciśnie, tu musiałabym mieć bardzo, bardzo wąsko spięte. Nawet jeżeli bym tutaj sobie zrobiła naklejki, to tak jakby, no tutaj musiałabym też przeciągnąć. Tu musiałabym, zobaczcie, bardzo mocno ponaciągać wszystko, żeby jakoś to wyglądało. Tu jest ona dość właśnie ciasna, ja nie bardzo wiem jeszcze, jak ja to mam nosić. Pasowałoby mi tutaj po prostu czymś spiąć, ale wtedy materiał mógłby się rozejść, więc no, mogłoby to uszkodzić, że tak powiem, całość zamysłu tej naprawdę ślicznej bluzki. Ja jeszcze coś będę myślała, coś postaram się wymyśleć, bo jest ona naprawdę fantastyczna. Nie wiem, być może jakiś topik, może jakiś taki, nie wiem, tutaj jakiś, czy nie wiem, czy cielisty, czy biały, nie mam zielonego pojęcia jeszcze co. Coś będę musiała spowodować. Także nie wiem, dajcie mi znać, jak Wy byście to widziały. No coś tutaj musiałabym zaradzić, po prostu tutaj w dekolcie, no niestety, ale niewiele rzeczy tutaj jakby pasuje. No i tak wyglądałaby ona w zestawieniu z jeansami. Także naprawdę i elegancko, i może powiedzieć, że też nawet i troszeczkę sportowo, bo śmiało do takiego zestawienia założyłabym trampki. Uwierzcie mi, naprawdę wyglądałoby to bardzo, bardzo fajnie. Także to jest kolejna z bluzek, ale tak jak mówię, tutaj niestety jest zbyt bardzo jak dla mnie wycięta. No i niestety, ale ja się absolutnie bym tak nie odważyła gdziekolwiek wyjść, mimo iż po prostu nie mam się czego wstydzić, jeżeli chodzi teraz o biust, ale absolutnie bym tak nie wyszła, więc nie wiem. Dajcie mi znać, co można byłoby tutaj pocudować, co można byłoby wymyśleć. Tak wygląda z boku, tak wygląda z tyłu. Tak wyglądają rękawki, tak jak mówię, one są tutaj zawiązane, więc naprawdę, naprawdę super ekstra, ale tutaj za dużo się dzieje i niestety coś tutaj muszę pomyśleć, a kolor czarny jakby nie bardzo do mnie przemawia, żeby tutaj coś psuć, bo mam taką siateczkową bluzkę czarną, ale no nie bardzo by pasowało. Jeżeli już chodzi tak z daleka, jak teraz widzę, to tak nie wygląda źle, no ale bez przesady, no w staniku przecież tak. Takim, o takim bym absolutnie jakby no, nie wyszła. Także tak wygląda kolejna bluzka. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie urażam tym, że widać mi stanik. No siłą rzeczy po prostu taki jest dekolt tej bluzki, taki zamysł, więc jakoś tak to też pewnie dziewczyny noszą. No ja się nie odważę, absolutnie. Także to jest kolejna rzecz ze strony What's Mode. I gdyby nie to, że tutaj jest tak bardzo powycinana, to ja Wam serdecznie ją polecam. Chyba że macie jakiś patent, to jak najbardziej w ciemno. Jeżeli chodzi o jeansy, tak jak mówię, mogłam wziąć eski, także to. A jeśli chodzi o bluzki, to nie żałuję ani jednej, ani drugiej, bo to mi jakoś do czegoś też założę. Jeszcze nie wiem do czego, no coś będę musiała tutaj pomyśleć. Jeszcze zobaczymy, zastanowię się, ale tak jak mówię, nawet jeżeli bym chciała tutaj coś pospinać, to miałabym dość ciasno, więc to też nie będzie dobre rozwiązanie. Dajcie znać, co Wy myślicie, jak Wam się te rzeczy podobają. Wam dziękuję za możliwość współpracy z sklepem What's Mode, a What's Mode dziękuję za przesyłkę. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. To był Try On Haul i moja przesyłka PR-owa ze sklepu What's Mode. Dajcie znać, co Wy myślicie i w którym zestawieniu jakby bardziej mnie widzicie. Ja widzę się w obu, co prawda, aczkolwiek tam to jakoś bardziej do mnie przemawia. Tutaj za odważnie jest, ja jestem odważną osobą, ale no bez przesady. Ale może nie aż tak. No, także trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa jo!